obciążenia. To jest pałacyk, który formalnie jest własnością Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Finansowany jest formalnie przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, a naprawdę jest finansowany przez masonerię, która daje na to pieniądze. Tam jest, no, on należy tak naprawdę do masonerii. No, spojrzeć też jest takie wolny, z wyjątkiem niektórych pomieszczeń. Można sobie zwiedzać. I pani Suchocka, jako urzędujący premier, pojechała do tego zameczku i spędziła tam dwa dni i noc, bez rady sysławiec, panie Boże, nie odniesień, żeby nie było, z wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu w Francji ówczesnym. I nikt w Polsce, żaden dziennik żyjący sensacji, nie pyta, a co właściwie do diabła robiła pani premier z przywódcą jakiejś podejrzanej sekty francuskiej. O czym ona właściwie z nim dwa dni rozmawiała? Właściwie dlaczego ona została tam premierem? Pani, która była moją koleżanką z SD, zresztą nic zliwy, SD nie znał, była to zupełnie szeregowy członek, nie znał. Pojechała sobie za granicę i wróciła, została nagle premierem Polski. Właściwie nie wiem, dlaczego. Kto ją na to stanowisko formował? Dlaczego? No i potem tutaj widzimy, że rozmawia z wielkim. To informacje o tym były w prasie, na piątej stronie, non-parelem, gdzieś tam drukowane u dołu piątej strony, czy czegoś takiego. Były, to nie była tajna informacja. Ale jakoś żaden dziennikarz nie napisał o tym sensacyjnego artykułu. Dziwne, prawda? Jakaś niewidzialna ręka trzyma wszystkich. To tam właśnie przy UDKD jest siedziba organizacji, która stoi na czele spisku, którego celem była budowa Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. I teraz to się testuje, czy się udało. Odpowiedź mi oczywiście nie. Każdy socjalizm musi doprowadzić do ruiny kraju, w którym jest budowany, i dotyczy również Unii Europejskiej. I tu oczywiście jest w moich prognozach, że to będzie ruina, się nie pomyliłem, tak jest, wszyscy widzą, co się dzieje, prawda, jest katastrofa, korupcja, głupota rządzi. Nie ma o czym mówić. Śmieją się z nas, prawda? W internecie biega taki krótki filmik z burmistrzem miasta Wuhan w Chinach, który idzie, się pokazuje na park, z ławki mówi, no widzicie, my w Chinach wszyscy pracujemy, a wy macie tam prawa socjalne i tak dalej. My was za 5 lat wszystkich wykupili, po prostu idzie i się śmieje. Tak będzie oczywiście. W tej chwili wykupili już 1/3 Hiszpanii. Gacji hiszpańskiej wykupili. Zaczęli kupować Polskę. Ameryce mają też tam jakiś bilion czy coś wykupione. Spokojnie wykupują. Bo my mamy długi, a oni mają taką nadwyżkę budżetową i nie wiedzą, co z nią robić. Kupują. Budują sobie 4000 km kolei magnetycznej. Niemców się było zaś na 20 km. Rosji mają autostrady. Swoje księstwa pierwsi będą na Marsie, już mają plan, co ja człowieka na Marsie. Tam się buduje historia. Pojedzie do Kuala Lumpur, do tego tam jest cywilizacja. Europa pod okupacją Unii Europejskiej stała się skansenem. Przyłączyliśmy nas za ścianę do Eurozadupia. Kompletnego stanu zastoju gospodarczego. Śmierć. To jest, tak mówił chyba prymas Gleb, cywilizacja śmierci. Po prostu Europa umiera. Nie ma dzieci. Właśnie tak jak muzułmański był pan, nawet w Albanii to nie tak, ale były w Arabii. Pełno tych dzieci, młodzieży, lata. U nas na ulicach sami starzy ludzie. Po prostu. A kto jest młody, to ucieka tam. Połowa UPR-u wyjechała do Singapuru, Malezji i tak dalej. Tak, bo tam jest życie. Tam jest życie. Bo życie powstaje z ryzyka. Socjalizm oferuje bezpieczeństwo. Bezpieka to jest najważniejsze ministerstwo w kraju socjalistycznym. Natomiast życie wydaje ryzyka. Kto nie ryzykuje, ten nie je. Trzeba ryzykować. Ryzyko jest wartością dodatnią. Kobieta ryzykuje. Wychodzi za mąż. A może on jest pijak, a może coś będzie ją pił.
Kobieta rodzi dziecko, ryzykuje, może umrzeć przy porodzie. Facet bierze ostatnie złote monety, sprzedaje coś tam, wjeżdża do Ameryki do pracy. On ryzykuje, bo pracy nie znajdzie. Kapitalista zapożycza się, buduje fabrykę, tak jak na ziemi obiecanej. Ryzykuje. Wynalazca rzuca pracę, przez 2 lata za głodowe pieniądze pracuje na swoje wynalazki. Wynalazki może się okazać fałszywy. Gdybyśmy z góry wiedzieli, że wynalazek się sprawdziły, to byśmy to nie mógł żadnym wynalazek. On pracuje. On ryzykuje. Cały postęp pojedzie za ryzyk. Ci to głoszą bezpieczeństwo, chcą zamordować ludzkość. Zamordować główny napęd ludzkości, chęć do ryzyka. Mężczyźni chcą ryzykować. Mężczyźni hodowani w klasach koedukacyjnych tracą ten naturalny instynkt do ryzyka. I to jest też celowa robota, pakowanie mężczyzn w klasach edukacyjnych, żeby nie byli agresywni. Bo w normalnym kraju, przy normalnie agresywnych mężczyznach, ten rząd zostałby wymordowany już wiele lat temu. Celowo i świadomie stara się spacyfikować mężczyzn. Tłumaczy się już od przedszkola, że agresja jest czymś złym. Boże, agresja jest zła. Tylko kto będzie bronił naszych kobiet, jak przyjdą muzułmanie? Jak mężczyźni nie będą agresywni? Kto będzie bronił? Wracam teraz do ideologii, przechodzę do realia. To, co mnie zaskoczyło, bo ja się rzadko mylę w swoich prognozach, jest kilka, które się pomyliłem i jedna z nich tyczy właśnie tej dziedziny, o której mówiliśmy. Byłem absolutnie przekonany, że po 1 grudnia 2009 roku, pamiętacie, jakie były naciski na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, na potem ostatni bastion oporu, czyli na jego ekscelencję Wacława Klausa. Żeby podpisali koniecznie ten pakt, trzeba, to ona musi powstać, ta Unia, Polska. No, nacisk był straszliwy, podejrzewam, że grudną śmiercią i czymś tam jeszcze. A po co się ugięli, podpisali. Ja byłem przekonany, że na drugi dzień potem nastąpi ujednolicanie policji, służb specjalnych, wojska, wspólne wojsko europejskie będzie powstawało. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie. Idea Unii Europejskiej zaczęła się rozłazić w szach. Szefem tego mianowano faceta, o którym nikt nie słyszał, jakiego pana Ramowy, komunistę zresztą. Zatem wszyscy ci przywódcy Unii to są komuniści. Byli. Zajrzyjcie sobie na strony internetowe, pod ich biografią. Oni wszyscy byli w partii komunistycznej, a przynajmniej w socjalistycznej. Wszyscy. Barnaba Ashton oczywiście też. Wielokrotna delegacja związków zawodowych przy partii komunistycznej. Wszystko są komuniści. I coś nawaliło. Po tym 1 grudnia mianowano tych ludzi, ale bezbarwnych zupełnie. Mianowano ich na te stanowiska. I najwyraźniej przywódcy państw jakoś się uświadomili, że ci działacze unijni chcą pozbawić ich posad. Chcą sprowadzić prezydenta Francji do roli prezydenta Quebecu, prawda? Czy jakiegoś takiego kraju, prawda? Chyba coś takiego nastąpiło, bo bardzo szybko, błyskawicznie, po godzinie narady mianowano właśnie zupełnie nieznanych ludzi, słabych ludzi mianowano na te stanowiska szefowskie i nie ma żadnych kroków w kierunku ujednolicania Unii. Znacznie więcej było objawów tych europejskich nakazów aresztowania przed ratyfikowaniem aktu brytyjskiego niż po. Ona się wyraźnie rozłazi w szwach, ta Unia. Strefa euro trzeszczy w szwach. W tej chwili znacznie więcej państw mówi o wystąpieniu z strefy euro, niż mówi o przystąpieniu do niej. Ba, mówi się o likwidacji czegoś, czym nie zależy, czyli Schengen. A bez obszar gospodarczy czyszczy w szwach. Zaczyna się mówić o granicach celnych. Na granicę to już nie jest Unia, to już jest układ obecnych obszarów gospodarczych, zaczyna czyszczyć. Wyniki gospodarcze są jednoznaczne. Kraje Unii są o 3 długości za innymi krajami, jeśli o rozwój gospodarczy, a kraje Unii, które są w strefie euro, są jeszcze o 4 długość. Takie są zimne fakty. I przywódcy państw chyba to sobie uświadomili. Bo jakoś gdzieś chęć rozwijania tej Unii, pogłębiania jedności, gdzieś tajemniczo znikła.
wtedy nie mam wglądu, że tak powiem, o to, co myślą ci ludzie, bo to jest w ich głowach. Przypuszczalnie oni tego, co myślą, nie mówią innym, bo nie chcą stracić posady. Teraz ktoś tam coś powiedział dobrze o Hitlerze, to już więzienie tam prawda, go oczekuje. Mamy wolne słowa teoretycznie, nie? Wolne słowa, a wiecie dlaczego? A nie wolno mówić dobrze o Hitlerze i w ogóle nie wolno cytować NSDAP, programu NSDAP i tak dalej. Bo podobieństwo programu NSDAP do programu Unii Europejskiej jest uderzające. To, co robi Unia Europejska, to jest skopiowany program NSDAP. Euro tam było wspólne, walka z paleniem papierosów była wspólna, wielkie firmy niby prywatne, ale kontrolowane przez urzędników. Państwa niby niepodległe, ale kontrolowane przez Niemcy, to było teraz się mówi przez Paryż, prawda, przez Unię. Jest to po prostu program NSDAP. Tak właśnie Hitler chciał urodzić Europę po zwycięskiej wojnie. I oni według tego programu to robią. Powiedzmy, czytajcie, bo jest to najlepszy polski książek polityczny, znaczy Faraon Prusa. Tam właśnie jest, Faraon ma świetny pomysł polityczny, przegrywa, a kapłan Herhor zajmuje jego miejsce i realizuje jego program. I to samo właśnie tylko metodami kulturalnymi. To samo jest tutaj, Hitlera obalono, ale realizuje jego program. Dlatego nie wolno publikować pracę NSG. Ale ten socjalizm zawsze się kończy tak. W związku z czym, co będzie hitlerowski, narodowy socjalizm, czy inny socjalizm, wszystko jedno. Bo, wiecie Państwo, no, są różni czerwoni, są Apache, Comanche, Karnisi, Navajo i tak dalej, ale dobry czerwony to martwy czerwony, prawda? Więc jedno nie względu, czy jest Kwaśniewski, czy Hitler, czy Olaf Palme, czy Stalin, dobry czerwony to martwy czerwony i tyle. Natomiast oni właśnie ci czerwoni rządzą w tej chwili w Unii Europejskiej, ale to już niedługo. Bo państwa padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. I właśnie dochodzimy do bankructwa krajów Unii Europejskiej. Dziękuję za uwagę. Mieszane uczucia na twarzach żeńskiej części sali i mnie też trochę to zaskoczyło, dlatego chciałabym, gdyby mógł Pan ten wątek trochę rozwinąć. Ciekawe, że akurat nie najważniejszy może wątek wzbudzi zainteresowanie, ale wiadomo, że jak się mówi o kobietach, to cała jest zainteresowana, to męska część. Proszę Pana, to jest wbrew pozorom bardzo ważna sprawa i ważniejsza zresztą niż gospodarka. Bo przyszłość narodu zależy od doboru naturalnego. Jak się dobierają mężczyźni i kobiety, jak rodzi się przyszłe pokolenie, jak powstaje potomstwo. Dlatego stosunki męsko-damskie są niesłychanie ważne. I na przykład koedukacja, pominąwszy rozmaite szkody w nauce, cofają oczywiście nas o 2 lata nauki w wyniku koedukacji, co najmniej o 2 lata,
powoduje również powodują tutaj zadanie kobiet i zniewieścienie mężczyzn, ale ma jeszcze jedną ważną cechę, mianowicie tworzą się małżeństwa równolatków. W wyniku tego te małżeństwa po latach 20 paru się rozpadają, bo kobieta jest już w wieku, jakby to powiedzieć, niepłodnym, a mężczyzna jeszcze nie. Małżeństwo równolatków jest tragedią dla nich, to będzie widoczne za lat 23-30, ale oni nie widzą kogo innego. Dawniej to było tak, że dziewczyny w wieku lat 17 wychodziły za mężczyzn w wieku lat 27-30, którzy mieli jakąś pozycję, stanowisko, prawda? Nie musieli brać kredytów, bo oni, nie mając rodziny, się zarabiali pieniędzy, prawda? Wtedy brali sobie żonę i wtedy potem mniej więcej równo się starzeli. A teraz jest sytuacja dramatyczna. Dzisiejsze małżeństwa równolatków nie wiedzą tego, ale za 25 lat będą miały kryzys. Ilość rozwodów rośnie dramatycznie. To jest właśnie przyczyną tego, że powstały małżeństwa równolatków. Ale to jest oczywiście margines tej sprawy. Równouprawnienie kobiet, no to weźmy w sporcie, prawda? Kobiety pchają kulą, ale mężczyźni pchają kulą 20 parę.